Jesteśmy w karczmie Zagłoba, żeby orędowa żadnowa, by piękny zwyczaj podtrzymać i kolędy nasze śpiewać. Nasze śpiewać. Panie by nas tu zaprosił, od rana nas w sercu nosił, dzisiaj nas pięknie powitał, jakby wczoraj to poczytał, W trakcie spotkania przemawiał, piękne wspomnienia przedstawiał, wielki patriotyzm promuje, każdego też uszanuje. Pan Jurek ludzi szanuje, wszystko za wszystkim dziękuję, każde dobro zauważy, zawsze uśmiechy ma na twarzy. Natalia pięknie śpiewała, wspaniały koncert ci dała, że przyszłość piękną ma ze sobą, niech idzie tą nadal drogą, nadal drogą. Pani Ula jest kochana, dla karczmy zawsze oddana, wiele dzieł to uczyniła i przy tym jest bardzo miła. Bardzo miła. Dalej. Ksiądz Wiesław to komputery, nie są to żadne bajery, wiedzą techniczną nam służy i przyjaciel to jest duży, to jest duży. Proboszcz to matce Belkiewicz, oczytany jak Mickiewicz, jest to dobry humorysta, wielką karmą jest zetyska, zawsze bliska. Nasze panie, ale babki, to nie tylko dobre matki, wszystkie są też różne i na twarzach bardzo ładne. Bardzo ładne. Super muzykalne. Dalej, jeszcze nie koniec. Moment. Tak. Już się pogubiłem. To dzisiaj chyba pisał. Ja muszę wiedzieć, kto jest. Zarobią, tak. Tak. Dobrze. Aha, jeszcze ale babka jest jeszcze. Tak. Moment. Wspaniały koncert nam dały, wszystkie przepiękne śpiewały, Dziecię Boże wysławiały, by opiekę nam Bożą miały, Bożą miały. Jezusowi dziś śpiewamy, Jego miłość wychwalamy, że przyszedł do nas na ziemię, by odkupić ludzkie plemię, ludzkie plemię. Andrzej Chojnacki Zagłoba, to postać dziś honorowa, w pamięci nas pozostaje, a duch jego z nami został, z nami został. Na progu roku nowego prosimy Wszechmogącego, by nam wszystkim błogosławił, dobrym zdrowiem pozostawił, pozostawił. Tyle.